Krzysztof Czechowski, witam i zapraszam na mecz 21. kolejki drugiej ligi pomiędzy Olimpią Elbląg a Polonią Warszawa. Będzie to siódmy w historii mecz obu drużyn. Do tej pory lepszym bilansem mogą poszczycić się piłkarze z Elbląga, którzy dwukrotnie zwyciężali. Raz okazali lepsi się piłkarze Polonii. Trzykrotnie padł remis 1-1. Identycznym rezultatem zakończył się ostatni mecz obu drużyn w czwartej kolejce, kiedy to w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej najpierw w 63. minucie do siatki trafił Łukasz Pietroń z rzutu karnego i w ostatnich sekundach meczu wyrównał Karol Woroch. I mamy pierwszy gwizdek. Składy, w jakich zagrają oba zespoły. Polonia Warszawa w bramce z numerem 18, Mateusz Tobiasz, w obronie od prawej Marcin Bochenek, 27, Daniel Choroś, 6, Rafał Zembrowski i 2, Piotr Petasz. W pomocy z numerem 31 na lewej pomocy Donatas Nekrorius, z numerem 5 Piotr Ćwiek, 17, Marcin Kluska, 7, Mariusz Marczak, 20, Fabian Pawela, 44, Daniel Gołębiec. Trenerem gości jest Igor Gołoszewski. Olimpia w bramce z numerem 1 Kasper Tułowiecki, w obronie od prawej 19 Łukasz Pietroń, 23 Dawid Kubowicz, 5 Kamil Węger, 14 Radosław Bukacki. W pomocy od prawej Rafał Lisiecki, Patryk Sokołowski, Bartosz Danowski, Radosław Stępień i Damian Szuprytowski. W ataku z numerem 17 Jakub Boja. Świetne wyjście bramkarza Olimpii, Kacpera Tułowieckiego. Groźna akcja w polu karnym, piłkarzy Polonii, gol! Ale błąd bramkarza Polonii! Fenomenalna akcja Szuprytowskiego! 1-0 dla Olimpii Elbląg. Ależ klops przytrafił się 22-letniemu wychowankowi Polonii Warszawa Mateuszowi Tobiaszowi. Jest rzut karny dla Olimpii, fenomenalne przyjęcie Michała Rysela w środku pola. Podanie do Antona Kołosowa, ten wbiegł z piłką w pole karne i jest faulowany przez bramkarza Polonii Mateusza Tobiasza. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Jest! 2-0 dla Olimpii Elbląg. Anton Kołosow, precyzyjny strzał w dolny prawy róg bramki. Bramkarz bez szans. Dla Polonii Warszawa. Sędzia odgwizduje faul Radosława Bukackiego i wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi świeżo wprowadzony Krystian Pieczara. I mamy bramkę 2-1. Jest bramka kontaktowa dla przyjezdnych z Warszawy. I mamy ostatni gwizdek tego spotkania. Olimpia Elbląg wygrywa 2-1 z Polonią Warszawa i awansuje na siódme miejsce w tabeli. Natomiast piłkarze Polonii pozostają w strefie spadkowej na 16 miejscu.